o jednym z głównych sponsorów, tak jak wspomniał kolega Janusz. Dziękuję z całego serca kibicom. Zrobiliście wspaniałą robotę, pomogliście mi, pomogliście nam wszystkim, pomogliście zawodnikom. Dziękuję wam serdecznie. Różne były zawirowania między nami, różne były opcje, różne były zatargi, ale skończyliśmy, dojechaliśmy na tym wózku. Dziękuję wam serdecznie, jestem wam osobiście wdzięczny za to, co zrobiliście. Mimo, że mam troszeczkę kłopotów, ale przez ostatni mecz jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Dziękuję. Pan Ryszard Konowka. Dziękuję. Jeśli chodzi o Towarzystwo Hokejowe Unia Oświęcim, w sezonie 2009-2010 przystąpimy do rozgrywek o troszeczkę innej strukturze, aniżeli była dotychczas. Będzie to system, który został wdrożony przez pana, zaproponowany przez trenera ówczesnego Andrzeja Tkacza i zmodyfikowany przez Mariusza Czerkawskiego. Także pozwoli nam na większą ilość meczy w sezonie 2009-2010 i do tego, żeśmy się właśnie przygotowali pod względem kadrowym. W tym sezonie do grona, do Unii Oświęcim powrócą zawodnicy, byli zawodnicy z Unii Oświęcim, którzy dwa sezony spędzili poza miastem. Także jest to, są to zawodnicy naprawdę o wysokiej umiejętnościach sportowych i przydatni będą w walce o, no żeby nie zapeszać, ale na pewno nie powinna być to walka o utrzymanie, tylko naprawdę ambicje tutaj zarządu, jak i również po dzisiejszym dniu naszego strategicznego sponsora będą dużym wezwaniem na sezon 2009-2010. 95% drużyny jest już skompletowane. Pozostały jeszcze dosłownie 2-3 nazwiska, z którym jesteśmy już ustnie dogadani. Pozostaje nam tylko sfinalizowanie umowy i czekamy na decyzję, na wydanie komunikatu z PZHL-u, czyli z Polskiego Związku Hokeja na Lądzie, dotyczące o ilości obcokrajowców. Na dzień dzisiejszy jest to opcja 3, ale jest możliwość, że będzie to 4 osoby, 4 obcokrajowców, a w przyszłym sezonie 3. Także musimy się uzbroić jeszcze w cierpliwość do 30 kwietnia. Taki komunikat Polskiego Związku Hokeja na Lodzie wyjdzie. Wówczas będziemy jeszcze szukać jednego obcokrajowca. Jesteśmy dumni. Wczoraj łącznie z prezesem podpisaliśmy kontrakt z Petrem Galo. Jest to obrońca, który był podstawowym obrońcą na przodzie Janu w drużynie, która zajęła 5. miejsce w sezonie poprzednim. Także na pewno będzie tutaj mocnym punktem naszej drużyny. No a myślę, że po prostu nazwiska już ukażą się w prasie. 1 maja nie będzie to żadną tajemnicą, ze względu też na przepisy PZHL-owskie. Nie możemy też ujawniać wszystkiego w okresie, gdzie zawodnicy mają jeszcze aktualne kontrakty. Także to by było pokrótce. Ja tu jeszcze bym chciał nadmienić o współpracy, bo TH Unia Oświęcim jest to już ten ostatni etap kariery sportowej zawodników, ten najprzyjemniejszy, ale również pełnię funkcję prezesa Śląskiego Klubu Hokejowego Unia Oświęcim, którym właśnie mamy podpisaną umowę wspólną z TH Unia Oświęcim, gdzie ten narybek, który jest szkolony poprzez właśnie szkołę podstawową, gimnazjum i liceum powiatowe, to jest cała ta droga danego zawodnika, który dopiero wchodzi do grupy seniorskiej. I w sezonie 2008-2009 drużyna Żaków zdobyła wicemistrzostwo Polski, młodzicy zdobyli mistrzostwo Polski, także jest tutaj odpowiedź, że jednak hokej w Oświęcimiu jest mocnym fundamentem, nie musimy się martwić o przyszłość, szkolimy swoich wychowanków i liczymy na to, że coraz to lepsze wyniki będzie osiągała drużyna seniorska, czego my wszyscy sobie tego wzajemnie życzymy, jak i również zawodnikom tego serdecznie życzymy. Dziękuję.
Ja chciałbym dodać, że jeszcze poprzez firmę Aksam, biorąc pod uwagę również złoty na ryby, bo te sukcesy, które młodzi otrzymali, są jak gdyby dobry drogowskaz na przyszłość, dobra wskazówka. Niemniej jednak sam Aksam jako zdobywca złotego lauru konsumenta w asortymencie słonych przekąsek już jest wzorem do naśladowania, plus te prace, które wszystkie tutaj zostały wykończone, plus sama charyzma właściciela, pana Adama Kleczara, którym jako pracownik chciałbym serdecznie podziękować za inwestycje, za chęć pomocy, za misję. Bo to jest misja tak naprawdę w dzisiejszych szeroko medialnych, trudnych czasach, że podjął wyzwanie i chce kontynuować współpracę na dalsze lata z Unią Święcie.